W dzisiejszym Krybotygodniku zastanowimy się, co dalej. Krybotygodnik wszystkiego. Za nami kolejne wybory. To jedynie etap z dwuletniego cyklu wyborczego, który wielki finał będzie miał w przyszłym roku. To, co dzisiaj wiemy, to to, że Polki i Polacy mandat zaufania wręczyli Prawu i Sprawiedliwości, które będzie formowało rząd. Jak to się stało, że dostateczna zmiana otrzymała tak wysoki wynik wyborczy? Dostateczna jest także nasza ocena w raporcie Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, wielkiego rankingu polityk publicznych 2015-2019. 22 ekspertów oceniło każdą politykę realizowaną przez ten rząd i sumarycznie można ocenić go na właśnie ocenę dostateczną. Podobną jak my ocenę dostateczną wystawili rządowi Zjednoczonej Prawicy Polacy. W sondażu dla Interi i Brisu wskazali, że właśnie 3 to jest ta ocena, którą wystawiliby Prawo i Sprawiedliwości. Na sukces Prawa i Sprawiedliwości nie złożyła się wcale wielka strategia Jarosława Kaczyńskiego, ale głównie słabość opozycji. Kiedy cofniemy się do 2015 roku i prześledzimy sobie całą historię opozycji, zobaczymy, jak wiele nadziei pokładanych było w projektach bardzo personalnych i rozpisanych tylko na poszczególne nazwiska. Mamy Ryszarda Petru, który miał być polskim Johnem Kennedym. Mamy zmieniający front Pawła Kukiza, wielkiego antysystemowca. Mamy też lewicę, która nie weszła wtedy do parlamentu i przez kilka lat nie mogła znaleźć dla siebie formuły. Po drodze pojawił się przecież Robert Biedroń, który miał być też wielką nadzieją, po czym poniósł jednak dużą porażkę w wyborach do Europarlamentu. No i oczywiście Komitet Obrony Demokracji, który był, wydawało się, dużym ruchem obywatelskim, ale jednak także ze względu na te personalia finalnie się rozpadł. To, co najciekawsze w tej sytuacji, to to, że to ruchy społeczne były tymi, które wywoływały realną zmianę, a nie wszystkie te postacie opozycji. Pierwszy przykład: czarne marsze, wyzwolenie dużej energii społecznej, realne emocje, nie pod szyldami partyjnymi. Jakkolwiek byśmy ich nie oceniali, można powiedzieć, że miały one realne przełożenie na to, jak zareagowała władza. Drugim przykładem to protesty pod Pałacem Prezydenckim, ale też w innych miastach, ze zniczami i to wezwanie prezydenta do zawetowania 2-3 ustaw sądowych. Finalnie skończyło się to 2 wetami, więc także duży sukces. I była to także oddolna inicjatywa wielu obywateli. Co z tego wszystkiego wynika? No, na pewno to, że strategia totalnej opozycji nie przynosi żadnych skutków. Poza tym zamazuje obraz, kiedy straszymy cały czas katastrofą, nie wiemy, kiedy ona rzeczywiście przyjdzie. I to faktycznie obywatele dobrze wyczuwali ten moment, w który faktycznie należy wkroczyć. No, ale to jest tylko taka jaskółka, która wiosny nie czyni, i tych organizacji obywatelskich, tych, które faktycznie patrzą na to, kiedy należy i w jaki sposób reagować na to, co jest zdecydowanie istotne, potrzebujemy dużo więcej. Co przez te 4 lata udało się Klubowi Jagiellońskiemu? Możemy podzielić to na 2 części. Pierwsze, czyli to, co zainicjowaliśmy, wprowadziliśmy nowego do debaty publicznej. No, najważniejsze dla nas hasło to hasło deglomeracji, czyli tego, aby nie wszystko musiało być w Warszawie, aby ten rozwój był solidarny i równomierny na terenie całego kraju. Zorganizowaliśmy kongres pod hasłem Polski Średnich Miast, wydawaliśmy raporty, organizowaliśmy spotkania i te kilka lat naszej działalności poskutkowało tym, że w programach wszystkich partii politycznych znajdują się odpowiedzi na to hasło. Nie wszystkie najmądrzejsze, chociażby jak w programie Lewicy, ale to jest nasza kolejna rola, aby właśnie te postulaty, które kierują nasze partie, aby na nie
odpowiadać. Po drugie, walczyliśmy o rzecznika małych i średnich przedsiębiorców w Nowym Sączu, tak aby właśnie ten nowy ruch powoływania nowych instytucji kierowany był poza Warszawę. Jeżeli nie chcemy przenosić tych, które już w Warszawie są, powołujmy nowe poza jej granicami. Co prawda rzecznik małych i średnich przedsiębiorców jest w Warszawie, a nie jak postulowaliśmy w Nowym Sączu, ale nasza idea zakorzeniła się. Widać to chociażby w powołaniu Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w Radomiu, a nie w Warszawie, oraz o debacie o powoływaniu kolejnych instytucji, która właśnie powinna iść w kierunku deglomeracji. Drugą płaszczyzną to to, co udało nam się zablokować, powstrzymać negatywne zmiany. Tutaj warto wspomnieć przede wszystkim petycję do prezydenta Andrzeja Dudy o zablokowanie ordynacji do Parlamentu Europejskiego. Co więcej, oprócz tego, że udało nam się to weto uzyskać, to prezydent Andrzej Duda zapewnił, że jeżeli podobna ordynacja pojawiłaby się w wyborach krajowych, także ją zawetuje. Być może dzięki temu w tych wyborach nie mieliśmy do czynienia z wyborem między Wielką Koalicją Prawa i Sprawiedliwości i totalną opozycją. Jednak nasza praca to nie tylko inicjowanie albo blokowanie, to także bieżąca recenzja. Tak było chociażby przy okazji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, którą nasze Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ewaluowało. Na nasze 137 poprawek do całego projektu 69 zostało uwzględnionych w całości, a 68 częściowo. To wynika z naszego podejścia, że jeżeli chcemy mieć dobrą władzę, to nie możemy blokować wszystkiego, tylko suflować to, aby rozwiązania, które są proponowane, były jeszcze lepsze. Wreszcie chcemy być uczciwi. Mimo że w większości mamy konserwatywne poglądy, wszystkich chcemy traktować równo, dlatego w tej kampanii wyborczej zorganizowaliśmy debaty z wszystkimi 5 komitetami wyborczymi we wszystkich naszych oddziałach w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Krakowie, Warszawie. Takie debaty odbyły się w szerokim gronie. No, trzeba przyznać, że nie jest to dzisiaj praktyka częsta. Tak samo jak to, że na łamach Klubu Jagiellońskiego omówiliśmy programy wszystkich 5 partii startujących w tych wyborach. Co dalej? Dalej chcemy więcej, lepiej, głębiej, szerzej, czyli to, co do tej pory robiliśmy, tylko z jeszcze większym rozmachem. Czujemy, że przez te następne 4 lata nasza praca będzie jeszcze bardziej potrzebna. Praca organizacji, która rozumie założenia dobrej zmiany, jest propaństwowa, konserwatywna, a jednocześnie potrafi być niezależna i krytyczna, silnie oceniać to, co będzie realizował nowy rząd. Dlatego bardzo prosimy Cię o wsparcie. Na naszej stronie internetowej w zakładce Wesprzyj nas znajdują się 4 kafelki wskazujące 4 nasze główne cele miesiąca. W tym miesiącu było to wydanie rocznika Presje, raportu Dostateczna Zmiana, organizacja debat przedwyborczych oraz materiały okołowyborcze, czyli chociażby omówienie 5 programów wyborczych 5 komitetów. Niestety, cały czas nie osiągamy pułapu 60 tysięcy złotych, których potrzebujemy do tego, aby w sposób niezachwiany funkcjonować. Dlatego też część materiałów, o których wspomniałem wcześniej, opierała się także na pracy wolontariackiej, chociażby redaktora tekstu, ilustratora czy korektora. Mam nadzieję, że te 4 lata pokazały, że warto nam zaufać. A przecież kolejne 4 mogą sprawić, że nasza praca będzie jeszcze bardziej potrzebna. Dlatego bardzo na Ciebie liczymy.